Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej części mojego poradnika warsztat optyczny, okularowy. Dziś trafił do mnie taki oto Tomek Ford na akcję Przywracamy dawny blask i postanowiłem zrobić taki krótki film. Pewnie nie będzie taki krótki, ale krótki film, jak odświeżyć, jak przywrócić dawny blask w okularach, w oprawach, oprawą wykonanym z acetatu. Myślę, że temat bardzo aktualny w tych czasach, kiedy oprawy masowe są bardzo na czasie. Niewielu optyków sprzedawców, bo ma o tym pojęcie. I wszystkim zainteresowanym przybliżę teraz temat, co zrobić, gdy trafia do nas klient, który kupił u nas wcześniej fajne okulary, chce je dalej używać, a one po jakimś czasie wyglądają tak. Zacznę od tego, że to wszystko bierze się z wpływów warunków, nazwijmy to atmosferycznych, od potu, od kremów, od papierosów, od promieniowania UV. To jest rzecz normalna, niestety tak to wygląda z czasem. Ta oprawka nie jest już lśniąca, wypolerowana, tylko ma te wszystkie naloty, szczególnie w tych miejscach, gdzie masz styczność ze skórą, z włosami, czy bezpośrednio z tym dymem od papierosów. No więc przejdźmy może od razu do tematu, żeby nie przedłużać. Od czego zaczynamy? Zaczynamy oczywiście od wyciągnięcia szkieł. Tutaj pójdzie to dosyć łatwo, bo to są moje okulary, które robiłem klientowi 3 lata temu. Więc wiem, że nic się z tym nie stanie, natomiast pamiętajcie, należy uważać, bo oprawka może być już na tyle sfatygowana, na tyle materiał może być wysuszony, że usłyszymy podczas wyciągania szkieł soczewek klik i niestety oprawka pęknie. Można oczywiście temu troszkę zaradzić, podgrzewając tutaj ranty na nagrzewnicy, natomiast trzeba uważać oczywiście na szkła, żeby nie uszkodzić powłok antyrefleksyjnych. Kiedy już mamy te oprawki bez szkieł, mamy te nasze oprawki, przystępujemy do pierwszej fazy, a pierwszą fazą jest mycie, kąpiel w myjce ultradźwiękowej. Myjka ultradźwiękowa to bardzo ważna rzecz na warsztacie optycznym. Kąpiel w myjce nie może być jakoś specjalnie długa, ale także nie może to być 5 sekund w tym przypadku. Po tym, co tam wlewamy, kiedyś może opowiem, natomiast teraz trzeba chwilkę poczekać, aż to wszystko się umyje. No i wykąpane. Robimy to przede wszystkim dlatego, żeby pozbyć się tego tłuszczu, tego brudu, który jest na tych oprawach. I żeby tak naprawdę odkryć, w jakim one w ogóle są stanie. Troszkę je wysuszymy i jak widać, albo może nie widać, są jeszcze bardziej białe. Teraz trzeba pozbyć się trochę tego białego, troszkę je przeszlifować. Do tego celu przydadzą nam się takie iglaki, no jakiś tam papier ścierny, takie dla pań, które pracują w optyku, na pewno znają. Panie optyk, pilniczki do paznokci, to wszystko się też przydaje w czasie czyszczenia. Ja nie będę Wam tutaj teraz zawracał głowy tym czyszczeniem, w sensie pokazywał jak. Może pokażę tak szybciutko, ale nie będę tego całego procesu tutaj filmował, bo filmowcem jeszcze nie jestem, nie wiem jak to dobrze zrobić, a nie chcę zabierać Wam czasu, natomiast robimy to mniej więcej tak. Ścieramy po prostu ten biały nalot
oczywiście tutaj nie idzie tak najlepiej, jak chcemy to pokazać przed kamerą. Jest dość niewygodnie, ale robimy to mniej więcej tak. Zdzieramy to po prostu do odpowiednią warstwę. Jak trzeba, posiłkujemy się trochę papierem ściernym. Pamiętajmy, że rozmawiamy o oprawach wykonanych z acetatu. Bo jeśli to są jakieś takie dziwne okulary, oprawy lakierowane, no to niestety nie ma co tam zdrapywać. Generalnie jest to zdzieranie proces dosyć pracochłonny, dosyć czasochłonny. No ale jak już tak pościeramy sobie te wszystkie miejsca, mniej więcej do takiego, no z czasem nabierzecie wprawy, będziecie wiedzieć, ile tego trzeba pościerać, żeby to było optymalnie, nie za dużo, nie za mało. Jak już sobie pościeramy, to przystąpimy do polerowania. Na początek tarcza flanelowa i niebieska pasta. No i jesteśmy po polerowaniu. Myślę, że już widać efekty. Natomiast do pełni szczęścia potrzeba jeszcze je dobrze wyczyścić i obsadzić szkła. I wtedy zobaczycie efekt końcowy. Widzieliście zapewne, że zmieniłem tarczę. Ta druga tarcza służyła do takiego jeszcze większego wykończenia, wyczyszczenia z tych pozostałości pasty polerskiej. No i gotowe. Okulary wyprostowane, tak jak to miało być dla klienta, pod głowę. Szkła obsadzone, wygląda to tak. Nie ma tu żadnego przerysowania. Nie ma tutaj żadnych takich udawanych akcji w stylu dopolerujemy jeszcze. Jest to tak po prostu jak to robimy. Myślę, że warto. Każdy praktycznie optyk powinien to w tych czasach zrobić. Efekt jest myślę bardzo dobry. Troszkę mi się jeszcze palce kleją od tej pasty. Do tego zostają ślady. A jedna rzecz, którą jeszcze trzeba by było zrobić na koniec, to dać po kropelce oleju zawiaski, ponieważ by były tak długo w tej myjce ultradźwiękowej i ten cały pył tutaj od tego polerowania. Tego warto by to było. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, czegoś nie powiedziałem, nie dopowiedziałem, śmiało stawajcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na nie. Mam nadzieję, że czy ktoś z tego filmu na tym filmie skorzysta.